Trener Legii wyraża swoje zaufanie i wsparcie, przygotowując drużynę do spotkania z Piastem. Piłkarze Legii Warszawa przygotowują się do starcia, a Artur Jędrzejczyk powraca do treningów po rutynowych badaniach lekarskich. Zanim przejdziemy dalej, nie zapomnij zapisać się na kanał, gdzie codziennie publikujemy filmy o Legii Warszawa. Atmosfera na treningach nie jest idealna, ze względu na powagę sytuacji, ale trener nadal cieszy się wsparciem, które zdobył wcześniej, jak awans do fazy grupowej Ligi Konferencji oraz postęp niektórych zawodników dzięki niemu. Trener przygotowuje drużynę do meczu z Piastem Gliwice, rozważając możliwe zmiany taktyczne, aby zaskoczyć przeciwnika. Treningi obejmowały ćwiczenia siłowniowe oraz pracę nad motoryką na boisku, ze szczególnym uwzględnieniem gier na małych przestrzeniach w celu poprawy precyzji strzałów i wymiany podań. Trener również komentował indywidualne występy zawodników oraz prowadził treningi strzeleckie. Następne treningi zaplanowano na czwartek, piątek i sobotę, a mecz z Piastem Gliwice odbędzie się w niedzielę, 17 marca, o godzinie 17:30. A więc, kibicu Legii Warszawa, czego możemy się spodziewać po gwojskowych w tym nadchodzącym meczu? Czy trener nadal cieszy się wsparciem zarówno drużyny, jak i kibiców? Jaka jest Twoja opinia na ten temat?